Witam na trzecim wykładzie kursu Algorytmy i struktury danych w ramach Akademii Programowania UMCS. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co informatycy sądzą o drzewach. A więc drzewa jest to ważny abstrakcyjny typ danych, czyli rodzina struktur danych. Drzewa składają się z węzłów, nazywanych także wierzchołkami, i węzły połączone są krawędziami. Drzewa tworzą taką hierarchiczną strukturę. Mamy jeden wyróżniony węzeł, nazywany korzeniem, jak to w drzewie, a wierzchołki połączone z korzeniem, krawędziami, nazywamy jego dziećmi. Natomiast w naturalny sposób korzeń jest ojcem swoich dzieci. Podobnie dzieci korzenia mogą mieć swoje dzieci i tak dalej. W efekcie powstaje struktura, w której każdy węzeł, za wyjątkiem korzenia, ma dokładnie jednego ojca i może mieć wiele dzieci. Drzewa możemy rysować. Jak widać na rysunku, drzewa w informatyce rosną korzeniem do góry, a liśćmi do dołu. Liśćmi nazywamy te spośród węzłów drzewa, które nie mają dzieci. Węzły drzewa, które nie są liśćmi, są węzłami wewnętrznymi drzewa. Przyjęło się do określania relacji pomiędzy węzłami w drzewie używać relacji rodzinnych, nazw relacji rodzinnych. Wiemy już, że węzły mogą mieć dzieci i mogą mieć ojca, ale używamy także innych nazw. Dzieci bardzo często nazywamy synami. Synowie jednego ojca to bracia. Mówimy także o potomkach wierzchołka, czyli dzieciach, dzieciach dzieci i tak dalej. Ciąg węzłów, taki, że sąsiednie węzły są połączone krawędziami, nazywamy ścieżką. Długością ścieżki nazywamy liczbę krawędzi w ścieżce. Istnieje dokładnie jedna taka ścieżka w drzewie pomiędzy dwoma wierzchołkami, w której żadne wierzchołki się nie powtarzają. Długość takiej ścieżki to odległość między wierzchołkami. Wysokością drzewa nazywamy odległość od korzenia do najbardziej odległego liścia. Na rysunku widzimy przykładowe drzewo, którego wysokość wynosi, jak łatwo się przekonać, 2. Drzewa są bardzo ważną strukturą w informatyce. Jednym z podstawowych zastosowań drzew są bazy danych. Okazuje się, że jeżeli chcemy mieć szybki dostęp do danych i do tego jeszcze danych uporządkowanych zgodnie z jakimś porządkiem, to najlepszą strukturą do tego są właśnie drzewa. Zauważcie też, że drzewa są obecne na wszystkich waszych komputerach, gdyż struktura katalogów, zwanych naszymi folderami na komputerach, jest właśnie strukturą drzewiastą. Drzewa pojawiają się wszędzie tam, gdzie pojawiają się jakieś hierarchiczne struktury. Pod koniec dzisiejszego wykładu zobaczymy także, że drzewa bardzo dobrze nadają się do opisu wyrażeń algebraicznych. Także programy napisane w popularnych językach programowania mają zwykle strukturę drzewiastą. No dobrze, ale żeby móc pracować na drzewach, trzeba najpierw nauczyć się przechowywać je na komputerze. Sposoby przechowywania struktur danych abstrakcyjnych struktur danych na komputerze nazywamy sposobami ich reprezentacji. Istnieje kilka sposobów reprezentacji drzew na komputerze. Drzewa możemy w pamięci komputera reprezentować na wiele sposobów. Tak, drzewa, o których mówiliśmy, są pewnymi abstrakcyjnymi, matematycznymi bytami. Natomiast na komputerze musimy je przechowywać w jakiś nieco bardziej prozaiczny sposób. Nie można dać komputerowi rysunku drzewa i powiedzieć: przechowaj to. Znaczy, można, ale trudno później będzie na tak przechowywanym drzewie wykonywać jakiekolwiek operacje. Teraz poznamy 3 popularne sposoby przechowywania drzew w pamięci komputera. Pierwszy z tych sposobów jest w pewnym sensie
podobny do list wskaźnikowych. Pamiętamy, w liście wskaźnikowej każdy element pamiętał swojego następnika lub w listach dwukierunkowych pamiętał swojego następnika i poprzednika. W drzewach nie ma czegoś takiego jak następnik, poprzednik, natomiast w drzewie każdy węzeł ma co najwyżej jednego ojca. Każdy węzeł poza korzeniem ma dokładnie jednego ojca. Natomiast może mieć wielu synów. Możemy na to popatrzeć tak, jakby tych wielu synów oznaczało wielu następników i stworzyć strukturę, która będzie przechowywała wskaźniki do ojca i do synów danego węzła. W takiej sytuacji, aby pamiętać całe drzewo, aby mieć dostęp do dowolnego węzła w drzewie, wystarczy zapamiętać wskaźnik na korzeń drzewa. Zobaczymy teraz kilka struktur, które można wykorzystać do przechowywania drzewa w ten sposób, do takiej reprezentacji drzewa w pamięci komputera. Pierwsza struktura jest dedykowana drzewom binarnym. W takiej sytuacji możemy stworzyć trzy pola zawierające wskaźniki odpowiednio do ojca, lewego syna i prawego syna. Widzimy, że mamy tu jeszcze pole całkowito liczbowe i, które zawiera jakąś informację, którą chcemy przechowywać akurat w tym drzewie. Podobnie jak w przypadku list, dla uproszczenia przyjmujemy, że w węzłach naszego drzewa przechowujemy liczby całkowite. Stąd w naszej strukturze pojawia się całkowito liczbowe pole i. Rysunek, który teraz widzimy, pokazuje nam strukturę dowiązań wskaźników przy użyciu struktur, których definicję zobaczyliśmy przed chwilą. Widzimy, że od każdego węzła idą strzałki w kierunku synów oraz w kierunku ojca. Jeżeli jakiś wierzchołek nie ma syna albo nie ma ojca, to analogicznie do listy wskaźnikowej taki wskaźnik ustawiamy na wartość 0. Jeżeli drzewo, które chcemy przechowywać, nie jest binarne, ale k-arne, to możemy przechować je w strukturze, w której synowie są przechowani w tablicy o ustalonym rozmiarze. K jest tutaj stałą. Czyli znowu mamy wskaźnik do ojca, tym razem tablicę o ustalonym stałym rozmiarze wskaźników do synów oraz znowu pole i przechowujące liczbę całkowitą, czyli wartość przechowywaną w tym węźle. Nie zawsze jednak jest tak, że mamy ograniczenie na liczbę dzieci węzła naszego drzewa. Nie każde drzewo jest k-arne. Czasami nie możemy z góry określić, ile dzieci będą miały węzły. Wtedy musimy użyć struktury, która nam umożliwi pamiętanie dowolnej liczby wskaźników do synów. Przykład takiej struktury widzimy na slajdzie. Tutaj przechowujemy STL-ową listę synów. Aby zwiększyć liczbę synów wierzchołka, wystarczy użyć operacji insert. Teraz kolejny sposób reprezentacji drzewa w pamięci komputera, nieco inny. Jest to sposób, który pozwala nam na przechowywanie drzew o dowolnej arności, o dowolnej, niekoniecznie znanej z góry arności, przy użyciu stałej liczby wskaźników. Mamy wskaźnik do ojca, także przy poprzednich strukturach, wskaźnik do lewego syna, skrajnie lewego syna i wskaźnik do brata z prawej. Ten sposób reprezentacji drzewa możemy wykorzystać do przechowywania w pamięci komputera drzewa o dowolnej arności. W każdej strukturze pamiętamy wskaźnik do ojca oraz wskaźnik do skrajnie lewego syna. Wskaźnik do skrajnie lewego syna możemy traktować jako wskaźnik do początku listy synów. Czyli każdy wierzchołek ma wskaźnik na początek listy swoich synów. Ale ponieważ jednocześnie każdy wierzchołek jest czyimś synem, a więc znajduje się na liście synów swojego ojca, to w każdej strukturze mamy wskaźnik do brata z prawej. Dzięki temu wskaźnikowi jesteśmy w stanie przejść przez listę braci, czyli listę synów ojca danego wierzchołka. Tradycyjnie, jeżeli wierzchołek nie ma synów albo nie ma brata z prawej, taki wskaźnik jest równy 0. Zauważmy, że co prawda przy tak reprezentowanym drzewie
synowie są uporządkowani od lewej do prawej, jednak jest to tylko położenie względne względem innych braci. To oznacza, że nie może być takiej sytuacji, że jakiś wierzchołek ma prawego syna, a nie ma lewego syna. Co było możliwe pierwszym z poznanych sposobów reprezentacji drzewa. Tutaj, jeżeli wierzchołek ma jednego syna, to zawsze jest on skrajnie lewym synem. Zobaczmy na rysunku, jak wygląda schemat połączeń w tej reprezentacji drzewa. Widzimy, że wierzchołek A, czyli korzeń, ma wskaźnik do swojego skrajnie lewego syna. Nie ma wskaźnika do ojca ani do brata, gdyż nie ma on brata z prawej, ani nie ma ojca. Wierzchołek B nie ma dzieci, więc nie ma wskaźnika na skrajnie lewego syna, ale ma wskaźnik do ojca i wskaźnik na brata z prawej, czyli na wierzchołek C. Wierzchołek C ma oczywiście wskaźnik na ojca. Pamięta także wskaźnik na skrajnie lewego syna swojego, czyli na wierzchołek D, oraz na brata z prawej, czyli F. Wierzchołek F nie ma dzieci, a więc nie ma wskaźnika na skrajnie lewego syna, czy mówiąc precyzyjnie, ten wskaźnik ma w tym wierzchołku wartość 0, ale wierzchołek F nie ma także wskaźnika na brata z prawej. I to nie dlatego, że wierzchołek F nie ma braci. B i C są jego braćmi. Ale wierzchołek F jest ostatnim wierzchołkiem na liście braci. I dlatego jego wskaźnik na brata z prawej, czyli jakby następnego brata w liście braci, ma wartość 0. Oczywiście jak wszystkie wierzchołki, wierzchołek F posiada wskaźnik na ojca. Na koniec zobaczmy ostatni sposób reprezentacji drzewa, reprezentację tablicową. Aby w sposób efektywny reprezentować drzewo w tablicy, w taki sposób, jak za chwilę zobaczymy, drzewo musi być drzewem zupełnym. To oznacza, musi mieć w pełni wypełnione wszystkie poziomy, poza ostatnim, a ostatni poziom musi mieć wypełniony spójnie od lewej. Jeżeli drzewo spełnia ten warunek, to wtedy możemy przechowywać drzewo w następujący sposób. Korzeń przechowujemy w komórce tablicy o indeksie 0. Natomiast pozostałe wierzchołki zapisujemy do tablicy warstwami. Każdą warstwę zapisujemy do tablicy od lewej do prawej. Jeżeli tak zapiszemy wierzchołki drzewa zupełnego w tablicy, to wtedy łatwo jest wyliczyć indeksy dzieci dowolnego wierzchołka. Czyli dzieci w węzłu o indeksie i mają indeksy od k razy i plus 1 do k razy i plus k. W szczególności, jak podstawimy za i indeks korzenia, czyli 0, zobaczymy, że dzieci korzenia znajdują się w komórkach o indeksach od 1 do k. Wiemy już, jak reprezentować drzewa na komputerze. W następnej części tego wykładu dowiemy się, jak chodzić po drzewach. Do zobaczenia.